Siema. Jak widzicie, tyle zostało z mojego glosy. Akwarium z korali praktycznie opróżnione. Zostało kilka miękasów, które są oczywiście do tej skały przyrośnięte. No, korale trafiły oczywiście do nowego zbiornika. Trochę SPS-ów, głównie LPS-y. A to akwarium czeka na opróżnienie. Skała pojedzie sobie do nowego akwarium gdzieś tam. Ryby oczywiście przełożę do tej nowej 300. Wszystkie ryby, tu jest jeszcze Mitrax, jest krewetka czyszcząca, jest krewetka Debelius, jest krewetka Wurdemani i trochę ślimaków. Także ryby, chciałbym te ryby dzisiaj lub jutro przerzucić do 300, ale oczywiście najpierw muszę pozbyć się tej skały. Także tak to wygląda na tą chwilę. Jak widzicie, pompy jebało trafiły już do nowego akwarium. Tutaj wstawiłem chinola jakiegoś 7000 litrów, który sobie tą wodę miesza. No, są same ryby praktycznie, więc to wystarczy. Światło to też tylko dwie świetlówki na razie. Dwie pozostałe są już wyłączone. I tak to wygląda na tą chwilę. To moje ładne glosy, które miałem które nadal mam, ale ono funkcjonowało sobie przez 15 miesięcy. Zaraz przerzucimy statyw na nowy zbiornik, pokażę wam co i jak w 300, bo tam już stuknął miesiąc, jak ten zbiornik jest zalany. Zaraz wam tam wszystko wytłumaczę, o co chodzi z tamtym zbiornikiem. Także do zobaczyska za chwilę. Oto moje nowe 300, które już kręci się, tak jak wspomniałem wcześniej, 4 tygodnie. Jak widzicie, na razie korale poustawiane, tak jak w poprzednim filmie, od czapy poprzekładane. Część korali rozdałem, sprzedałem, część sobie zostawiłem, głównie LPS-y. Oczywiście ten koral, tutaj hydnopora, jeszcze stąd wylecą, idą do innego akwarium. Pewnie jeszcze jeden z LPS-ów stąd wyleci. Tutaj jakieś tam SPS-iki powkładałem, głównie są to montipory. Im tutaj raczej nie powinno się nic złego dziać, więc sobie na razie stoją, przyklejone do podstawek. Jak widzicie, woda jeszcze trochę mętna, bo ja wczoraj bawiłem się trochę z cyrkulacją. Musiałem te pompy jakoś sensownie tutaj poustawiać. I powiem wam szczerze, no nie było łatwo z tą cyrkulacją dojść do ładu. Chodziło o to, że jak pierwotnie obydwie pompy powiesiłem tu z tyłu na tylnej szybie. W tym miejscu jedna była i tam była druga. I oczywiście woda sobie krążyła na przednią szybę, tak jak w glosy. I ten obiekt był podobny. Natomiast ze względu na to, że tu jest ten lockline i on mi dmucha w drugi koniec akwarium, tamto ustawienie cyrkulatorów na tylnej szybie niestety nie do końca się sprawdzało, ponieważ tu z tyłu za skałą, tam w tylnym rogu za skałą, tam z tyłu na dnie, no zbierał mi się cały jakiś tam syfek, który mnie trochę denerwował, że to się tam zbierało. Głównie tu, w tym miejscu, zbierał się odpad jakiś i tam z tyłu za skałą. O ile tu wszędzie było czyściutko z przodu, to tam z tyłu niestety na dnie leżało tego bardzo dużo. Ja w tej chwili zrobiłem w ten sposób, że obieg wody wymusiłem tak, czyli krąży sobie zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Jedna pompa dmucha w tą stronę, tutaj na tą szybę, a ta pompa dmucha z tyłu tam, tak pod kątem, za tą skałę.
I dzięki temu, że ta pompa sobie tam dmucha z tyłu, ona mi wydmuchuje ładnie zza skały cały ten osad i tam jest już w tej chwili czyściutko. I w związku z tym ta woda dzisiaj jest taka jeszcze mętna, bo jest sporo tego pyłu, bo ja te pompy powiesiłem wczoraj dopiero w takim ustawieniu i niestety jak tą pompę powiesiłem w tym miejscu, ona mi wszystko wywiała. Tam zza tej skały cały ten osad został wywiany i oczywiście zrobiła się żybura, zrobił się syf w akwarium. I do dzisiaj jeszcze jest trochę tego pyłu w wodzie. Ja watę sobie wymieniam codziennie już w tej chwili. Płuczę ją, żeby ona była w miarę czysta i żeby jak najwięcej tego osadu jeszcze z akwarium ta wata wyciągnęła. Tutaj jeszcze gdzieniegdzie jest taki troszkę, ale to są resztki piasku i resztki jakiegoś tam odpadu ze skały. Ja wczoraj sobie wężykiem odessałem już sporo tego pyłu, który tutaj był. Dzisiaj pewnie wieczorkiem na spokojnie też zrobię taką samą operację. Na tą chwilę jest tutaj czyste. Jak widzicie, glony z szyby, te brązowe glony, które były na poprzednim filmie, one wszystkie ładnie zeszły. Czyli chyba te okrzemki, dino, wszystko ze skały praktycznie ładnie zeszło i z dolnej szyby. W tej chwili na szybie na dole pojawił się troszkę zielonkawy osad. No bo wiadomo, pojawiło się NO3 w wodzie, bo NO2 już zniknęło. NO3 troszkę jest. No i w związku z tym na tej dolnej szybie pojawiło się trochę zielenic. Ale one z czasem myślę, że też sobie, znaczy na filmie one wyglądają takie dosyć zielone, natomiast w rzeczywistości aż tak tego nie widać. I one też sobie z czasem odejdą w niepamięć. Także jeżeli chodzi o glony, tutaj się dużo poprawiło. Korale, słuchajcie, LPS-y super. Ja po nich nie widzę jakiejkolwiek reakcji złej na przeniesienie do tego akwarium. Oczywiście one nie są jeszcze tak wypompowane, jak być powinny, no bo wiadomo, zmiana warunków, ale jak widzicie, moja zielona goniopora jak zwykle bezproblemowo. No teraz dopiero zapaliło się światło gdzieś z pół godziny temu, więc one się jeszcze pompują. Eufilie super, kaulastry tak samo. SPS-y też polipują, ale one oczywiście nie wyglądają tak, jak powinny wyglądać te SPS-y. No one muszą tutaj troszkę się jeszcze przemęczyć. Jeżeli chodzi o parametry wody, słuchajcie, to temperatura 24,5 stopnia, pH tak 8,1, KH już spadło do 13, było ponad 15, więc spadło do 13 i widzę, że jest taka tendencja spadkowa. Wapń 400, magnez 1300, NO3 jest 3, PO4 jest jakby niewykrywalny. Ja po teście akwaforestu nie widzę zmiany koloru wody w fiolce, więc zakładam, że tego PO4 tu jest bardzo, bardzo mało. NO3 jest 3. Także no, oczywiście nie ma tu jeszcze ryb, więc to akwarium nie ma jeszcze takiego życia, jak powinno mieć. Jest tutaj, tak jak w poprzednim filmie, są nadal dwa kraby, pustelniki, jest sporo ślimaków. No oczywiście parametry na pewno podskoczą, zmienią się w momencie, jak tutaj wpuszczę moje ryby z glosy. Jest tych ryb 10 sztuk, więc na pewno one tutaj parametry trochę podbiją i troszkę tutaj może się coś zadziać, ale zobaczymy. No, myślę, że jestem oczywiście dobrej myśli i mam nadzieję, że nie będzie jakiejś tragedii i to akwarium z czasem sobie tutaj z tym wszystkim poradzi. Odpieniacz pracuje na full. Tak jak mówię, no w sampie jest już sporo żywej skały, także to akwarium ma jakąś podstawę, żeby ta biologia mogła, ma się na czym ta biologia tutaj rozwijać, te bakterie. Więc jestem dobrej myśli i no zobaczymy, co się będzie działo, jak tutaj trafią ryby. Jeżeli chodzi o światło, to świeci już 6 godzin dziennie. Dzisiaj przedłużyłem o godzinkę znowu lampę. Świeci 6 świetlówek, 3 niebieskie blue plus 2 purple różowe i 1 aktyniczna. I na razie jest ok. No ta woda oczywiście jest, mówię, no ze względu na to, że jest jeszcze troszkę zawiesiny jakiegoś pyłu w tej wodzie, ta woda jest taka troszkę biała jeszcze. Ona
To akwarium jakby nie ma takiego kontrastu, jak powinno mieć wizualnie, więc ale to przez to, że ta woda jeszcze jest taka trochę niewyklarowana, więc trzeba po prostu się uzbroić w cierpliwość i pomału to wszystko sobie dojdzie do ładu. Nie wygląda to w tej chwili ciekawie, mi się to nie podoba, ale no, muszę na razie to tak zostawić w takim ustawieniu. Korali na razie nigdzie nie przyklejam. LPS stoją sobie tak, jak stoją i z czasem mam czas, żeby na to się napatrzeć i coś dalej sobie pomyśleć, jak to. Oczywiście mówię, no, część korali jeszcze stąd wyleci, więc będę miał trochę więcej miejsca i będę musiał sobie te korale jakoś sensownie tutaj poustawiać. Oczywiście na SPS przyjdzie jeszcze czas, bo jeszcze jest za wcześnie. Ja muszę tutaj poczekać, aż to akwarium naprawdę dojrzeje, trochę się ustabilizuje w miarę jakoś tam i będzie czas. I wtedy będzie czas, żeby tutaj jakieś ewentualnie fajniejsze korale sobie kupić i do tego akwarium włożyć. Co jeszcze, słuchajcie? To chyba tyle, jeżeli chodzi o ten baniak. Nic tu specjalnego się nie zmieniło. Tak jak widzicie, korali jest sporo. Filtracja jest na full, wszystko sobie już śmiga. Chciałbym już to glosy opróżnić, pozbyć się tamtego zbiornika i już skoncentrować się tylko na tym akwarium. I powiem wam szczerze, że już naprawdę jestem trochę zmęczony tymi przenosinami tego zbiornika. Sporo czasu mi to zabrało. Sporo jakiegoś tam wysiłku, żeby to poprzenosić. I chyba muszę na razie dać sobie z tym spokój, trochę nabrać dystansu do tego akwarium. Nie grzebać tu na razie, muszę trochę od tego zbiornika odpocząć. Bo im więcej grzebię, tym coraz bardziej mi się to nie podoba. Więc no muszę troszkę odetchnąć. Zostawię to na razie tak, jak stoi. Niech to się kręci. Zależy mi na tym, żeby tutaj po wpuszczeniu tych ryb te parametry jakby utrzymać na odpowiednim poziomie i żeby to akwarium sobie w miarę dobrze funkcjonowało. Pewno będzie filmik, zrobię film niebawem o tej pompie dozującej Aquatrendu. Przyjechał do mnie jeszcze taki jeden gadżecik, ja wam pokażę, co to jest. Już wam pokazuję. Nie wiem, czy to będzie widać na tym ustawieniu. Słuchajcie, przyjechało do mnie coś takiego. Jest to akrylowy taki pojemnik na balinga, też z Aquatrendu dostałem, przyjechało. Potrójny pojemnik, w każdym jest, można umieścić 1,5 litra płynu do balinga. One mają takie tutaj oczywiście otwierane zatyczki, żeby sobie wlewać. Tu podłączamy wężyki, ładnie są wyprowadzone wężyki na samo dno, żeby ładnie płyny pobierała pompa. Ale pokażę wam to z bliska lepiej, jak będę omawiał tą pompę dozującą i wtedy wam wszystko w lepszym świetle pokażę, o co w tym chodzi. Zaprezentuję wam działanie też tej pompy, jak to menu tam sobie obsługiwać w tym urządzeniu. Słuchajcie, nie przedłużając, to chyba tyle na dzisiaj. 4 tygodnie, równo miesiąc minął, jak to akwarium się kręci. Na razie, jeżeli chodzi o, że tak powiem, o biologię, o to działanie akwarium, jestem zadowolony. Myślałem, że będzie gorzej, ale jest w porządku i oby tak dalej. Pozdrawiam was wszystkich. Trzymajcie się, zapraszam na kolejny film. Na razie.